Kiedy mówię wypalenie zawodowe, większość ludzi wie o czym mówię, ale kiedy przyjrzymy się temu dokładniej, to zobaczymy, przez jakie stany emocjonalne, nie chwilowe emocje, ale stany emocjonalne przechodzisz. Pierwszy, entuzjazm. Tak wiem, że entuzjazm pierwszym krokiem do wypalenia. Tak, entuzjazm pierwszym krokiem do wypalenia, ponieważ entuzjazm. Będzie ci pokazywał, z, z czym zaczynałeś. Ale wiem, są ludzie, którzy powiem: Ja nigdy nie miałem entuzjazmu do pracy zawodowej, ja nigdy nie miałem entuzjazmu do mojego biznesu. No widzisz, nie chcę teraz wchodzić do tego tematu pasji, mnóstwo materiałów jest, dwie książki na ten temat napisałam. Natomiast jeżeli Twoja praca zawodowa nie budzi w tobie entuzjazmu, jeżeli prowadzenie firmy nie budzi w tobie entuzjazmu, to nie jest dobrze, ja wiem te wszystkie złożoności, teraz czegoś trzeba żyć, nie bądź naiwny. Okej, okay, to jest Twoje życie, Twój wybór, ale generalnie. Entuzjazm, albo przynajmniej jakiś pozytywny stan emocjonalny, który towarzyszył Ci w pracy normalnie. Mi normalnie, kiedy robię to, co lubię, na przykład nagrywam, spotykam się z ludźmi, konsultacje, to budzi we mnie entuzjazm. I ten entuzjazm, który jest normalnym stanem, zaczyna się przeradzać stagnacja. Ten moment, kiedy pracowałem z ludźmi uzależnionymi, a szczególnie specjalizowałem się w pracy z ludźmi współuzależnionymi, kiedy to już nie budziło mojego entuzjazmu. Okej, okay, wykonywałem to dobrze, angażowałem się w 100%. To nie chodzi o to, czego je, że ja czegoś nie robiłem, że coś zaniedbam. Chodzi o to, że ja angażowałam się w 100%. Natomiast jeżeli chodzi o stan, w jakim byłem, okej, okay, pomagałem komuś, prowadziłem kogoś przez proces, ale ten stan był taki we mnie, okej, okay, cieszyłem się, że to pomaga. Martwiło mnie to, że mnie to nie cieszy. I na początku mówiłem, ok, dobrze, rozumiem, przecież nie muszę cały czas chodzić z bananem na ustach i być zadowolonym, ale ta stagnacja zaczęła się przeradzać. Frustracja. To już zaczynało mnie denerwować. Już mnie frustrowało. No Dobrze, i co z tego, że ja innym pomagam? tam był taki człowiek, który wpadł w uzależnienie, bo był w wypaleniu zawodowym. Przeprowadziliśmy go przez proces, zrobiliśmy plan, to był dłuższy, kilkumiesięczny proces, plan tego, co zrobić, żeby nie wpaść w wypalenie zawodowe. I on podziękował mi po prostu po jakimś czasie, wysłał tam SMS-a czy maila, a moja frustracja została, czemu on wyszedł z wypalenia, a ja nie wyszedłem. I w pewnym momencie to już jest apatia. W pewnym momencie już mówisz, a to już jest wszystko jedno. I masz tego dosyć. I najgorsze jest to, jeżeli będziesz w takiej apatii. Bo to w końcu doprowadzi do tego, że coś ci strzeli emocje, psychika, ciało albo wszystko naraz. Oczywiście tego ci nie życzy, tylko pokazuje, że jest pewien proces i rozpoznaj dobrze stan. Im bardziej w dół, tym gorzej, i tym szybciej trzeba podjąć bardziej radykalne działania. Jakie mogą być trzy przyczyny wypalenia zawodowego? Ciąg dalszy w następnym nagraniu, a ja zapraszam na konsultację, kontakt przez maila koach.pl Dbaj o siebie.